Tak jest, mamy to. Dwa polskie kluby zagrają w ostatniej rundzie decydującej o tym, kto zagra w fazie grupowej Ligi Europy. Legia i Lech poznały już swoich rywali. Mecze odbędą się za tydzień, w czwartek. Także oj, będzie ciekawie. No i powiem Wam szczerze, są naprawdę duże szanse na to, że jeden, a może nawet dwa polskie kluby będziemy mieli w Lidze Europy. Także oj. Będzie naprawdę ciekawie, no ale zanim to, najpierw Liga Mistrzów, bo tutaj trwa już runda play-off, decydująca o tym, kto zagra, kto uzupełni Ligę Mistrzów. Sześć brakujących miejsc tutaj zostało w tych najważniejszych rozgrywkach, i w rundzie playoff off Ligi Mistrzów, jako jedynych eliminacji w tym sezonie ze względu na skrócony sezon eliminacji był tylko jeden mecz natomiast w rundzie playoff Ligi Mistrzów jest dwa mecz jako jedyny, no i tutaj po pierwszym tygodniu zmagań Slavia Praga z remisztwa z Mitteland, Maccabi Tel Aviv przegrało z Red Bullem z 2-0 pokonał Omonię, także no tutaj raczej pogromców Legii w Lidze Mistrzów nie zobaczymy, moldę po Ciekawym meczu zremistowało z Ferrenszwarosem 3 do 3. Także no w rewanżu na pewno będą duże emocje, zważywszy na to, że Moldę po raz ostatni w Lidze Mistrzów grało 20 lat temu. Ferrenszwaros też grał raz w Lidze Mistrzów, ale to było aż 25 lat temu. Także no tutaj pewne jest, że na pewno będziemy mieli po długich latach powrót do fazy grupowej Ligi Mistrzów. No, w kolejnym meczu na pewno będziemy mieli debiutanta w fazie grupowej, bo tutaj gra Krasnodar oraz PAOK Saloniki. Zarówno Rosjanów, jak i Greków nigdy w Lidze Mistrzów nie było. Pierwszy mecz 2-1 dla Rosjan, ale rewanż odbędzie się w Salnikach, także tutaj będzie na pewno ogień na boisku. Zarówno Rosjanie, jak i Grecy będą chcieli spełnić swoje marzenia o grze w tych rozgrywkach i ususzeniu na, własnych, na własnej skórze, na własne uszy granych dla nich The champions. No wiadomo oczywiście, że przekrani z tych meczów zagrałem w fazie grupowej Ligi Europy. No i w ostatnim meczku Dynamo Kijów na wyjeździe 2 do 1 pokonało Hent, także zespół Kędziory no tutaj zrobił duży krok w awansie do fazy grupowej no ale przejdziemy teraz do Ligi Europy bo to naszych polskich kibiców bardzo interesuje chyba bardziej nawet od Ligi Mistrzów bo tutaj trzy kluby z Polski mieliśmy w trzeciej rundzie eliminacji, także było naprawdę nieźle w porównaniu do tego co jaką kaszankę mieliśmy w poprzednich sezonach no i tak, Legia Warszawa 2-0 u siebie pokonała kosowską Dritę. Także zrobili co mieli zrobić. Najmniejszy wymiar kary. Legia y, melduje się w rundzie playoff. Lech Poznań pręży tutaj muskuły. Na wyjeździe na Cyprze 5-0 do pokonał Apollon Limassol. Także szacun dla Lecha. Lech zagra również w playoffach. Zobaczymy czy im się uda. No i trzeci klub z Polski, no niestety przegrał na wyjeździe Piast z Liwicy, aż 3 do 0 z Kopenhagą. No ale nie oszukujmy się, Piast był drużyną o dwie klasy gorszą od Kopenhagi. Kopenhaga uznana marka, no Kamil Wilczek, były piłkarz Piasta, okazał się być ich katem, gol i asysta. No ale nie oszukujmy się, Kopenhaga w zeszłym sezonie w Lidze Europy, pamiętajmy o tym, doszła aż do ćwierć finału, czyli grała w tym turnieju finałowym, czyli no, zadanie dla Piasta było bardzo trudne, ale i tak Piast doszedł do trzeciej rundy. Szacun dla nich za te puchary. Jeżeli chodzi o pozostałe spotkania, no to tutaj wielkich zaskoczeń raczej nie mieliśmy. Kto miał awansować, to awansował PSV, Sporting, Wolfsburg, Tottenham czy Milan, choć Milan u siebie się męczył z zespołem z Norwegii. Największym zaskoczeniem chyba tutaj jest porażka Reims z zespołem z Ligi Węgierskiej po rzutach karnych Feherwar. To nie jest Ferencvaros, niech was ta nazwa nie zmyli, bo Ferencvaros teraz gra w eliminacjach Ligi Mistrzów. To jest jakiś inny zespół z Ligi Węgierskiej. Także Reims odpadło z Europejskich bucharów no ale Przejdźmy do decydującej rundy playoff Ligi Europy, bo tutaj się zdecyduje, kto zagra w fazie grupowej. No i tak, prezentują się wszystkie pary. Mecze odbędą się 1 października, czyli już za tydzień. Tutaj będzie tylko jeden meczek. Pamiętajcie o tym także, oj, będzie ogień, będzie ogień na boisku. Legia Warszawa u siebie podejmie Karabach Agdam. Zespół z Azerbejdżanu, który tam 3-4 lata temu grał w fazie grupowej Ligi Mistrzów, nawet. No ale Legia grał siebie, powinna być faworytem. Czy przejdzie? Zobaczymy. Losowanie dosyć trudne dla Legii, ponieważ no mogli trafić na jakiś zespół z Estonii, Finlandii, czy, czy chociażby na Dandalk, z którymi mają dobre wspomnienia. Pamiętacie? No ale trafili na Karabach, zespół do przejścia, na pewno łatwiejszy rywal niż Glasgow Rangers. Pamiętacie w 90. minucie, tam w zeszłym sezonie, gol, który przekreślił marzenia legii. No i Lech Poznań, Lech Poznań, moi drodzy, trafił na Charleroi. Charleroi jest to zespół z Ligi Belgijskiej. Zespół, który jeszcze nigdy nie grał w fazie grupowej Ligi Europy, po raz pierwszy od pięciu lat grają w ogóle w, w eliminacjach do europejskich Pucharów. No i wydawałoby się, że Lech Poznań ma naprawdę duże szczęście w, tych, w tym losowaniu, bo Lech mógł trafić na, na Milan, mógł trafić na Tottenham, trafili na Charleroi, także to jest do zrobienia, ale. Niech Wachts to nie zmyli, bo zespół z Ligi Belgijskiej jest naprawdę teraz mocny w tym sezonie. W poprzedniej rundzie wyeliminował Partizan, a więc uznano markę ze Serbii. No i przede wszystkim, jeżeli spojrzymy na tabelę Ligi Belgijskiej, to odbiło się 6 spotkań i Charleroi wszystkie 6 spotkań wygrał. Ma komplet 18 punktów, jest liderem Ligi Belgijskiej. Oj, ten mecz. Z Charleroi. Kolejorz będzie grał na wyjeździe. Będzie ciężko, będzie naprawdę ciężko, ale to jest do zrobienia. Lech Poznań jest w stanie to zrobić, jest w stanie to uczynić. Także będą walczyć tutaj kolejorze i mogą awansować do fazy grupowej Ligi Europy. Podobnie jak Legia po dwóch latach. Przerwy, nie mieliśmy żadnego zespołu z Polski w fazie grupowej Ligi Europy, teraz może mieć dwa kluby w tych rozgrywkach, to by było coś naprawdę super, także piszcie, czy Legia awansuje, czy Lech, czy może jednak dwa polskie kluby będziemy mieli w fazie grupowej Ligi Europy, to by było coś naprawdę super, piszcie w komentarzach jakie są wasze typy, trzymajcie się, do następnych odcinków, cześć!